Sympatycy święta 1 maja, członkowie ugrupowań lewicowych, mieszkańcy miasta uczestniczyli w dorocznym spotkaniu na Starym Rynku w Łomży. Od kilku lat głównym organizatorem świątecznych spotkań jest Stowarzyszenie 1 maja. Jest to, jeśli chodzi o tradycje pierwszomajowe, miejsce historycznie w pełni uzasadnione, bowiem tutaj również w okresie przedwojennym, przed II wojną światową, odbywały się spotkania i demonstracje pierwszomajowe. Prezydentem Łomży przez 15 lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości był Władysław Świderski, bardzo zasłużony człowiek dla ruchu socjalistycznego, aresztowany przez NKWD, zmarł w Kazachstanie, ale w okresie, kiedy Łomża się organizowała, kiedy w ogóle Polska się organizowała, on właśnie kierował sprawami miasta i kierował obroną cywilną w okresie inwazji bolszewickiej również. Także w tym roku po raz pierwszy właśnie składamy kwiaty pod jego tablicą upamiętniającą właśnie Władysława Świderskiego jako tego symbolu obchodów pierwszomajowych. Uczestnicy spotkania złożyli także wiązanki kwiatów przy popiersiu profesora Bohdana Winiarskiego, absolwenta łomżyńskiego gimnazjum, sędziego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Zasługa dla Polski po II wojnie światowej jego jest taka, że on rządowi jedności narodowej przekazał bankowe rezerwy złota. To były środki niezwykle potrzebne wtedy zrujnowanej, zniszczonej Polsce, bardzo potrzebne. No i reprezentował Polskę w Trybunale w Hadze. Był uczniem gimnazjum i należał do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej do końca życia. A przede wszystkim, to już mówiąc żartem, sprawił, że Bóg wpada do Narwi, a nie Narew do Bugu, jak uczono jeszcze do lat 60. To on to przeprowadził w Hadze, że na wszystkich mapach światowych zostało to zmienione, także no, szczegół to szczegół, ale widać, jak mu zależało. Wiązanki kwiatów zostały także złożone pod murem łomżyńskiego więzienia i przy budynku, w którym w latach 70. znajdował się Urząd Wojewódzki w Łomży.